Cześć, ja nazywam się Jakub Szyndler, witam w kolejnym odcinku Cenzę Krok po Kroku, serii, na której pokazuję podstawy technologii programowania i obsługi maszyn sterowanych numerycznie. Często pytacie, co z kolejną warsztatową, a ostatnio, dawno temu, jak wrzuciłem zdjęcie z kołami zębatymi, napisaliście, że o właśnie takie detale chcę widzieć na kanale. No to cóż, jaki problem, zróbmy sobie. Pokażę Wam dzisiaj obróbkę koła zębatego za pomocą freza modułowego, HSS-owego, tarczowego, z wykonanym czpieniem do tego freza i wszystko będzie wykonane w jednym zamocowaniu w całości na tokarce HSS T20, czyli tak jak lubię robić takie rzeczy, nie przekładać między maszynami, nie bazować się od nowa, bo jeżeli wykonam wszystkie powierzchnie w jednym zamocowaniu, to wiem, że one względem siebie grają, a że wykonałem już wcześniej dwa detale, to ten detal mogę Wam puścić na 100% rapida, bo wiem, że przejdzie i już mam domierzone narzędzia i docykane wymiary, więc będzie łatwo, szybko, fajnie i skutecznie. Zapraszam do oglądania. Wykonałem sobie taki prosty czpień, który ma tutaj zatoczenie pod tulejkę, później wyluzowanie, żeby się mieściło pod oprawką, później surowy materiał, bo nie chciało mi się przetaczać z wymiaru bazowego. No i mega profesjonalnym kluczem muszę sobie odkręcić nasz krzyżyk mocujący. Miałem klucz do zakręcania, ale gdzieś mi się zapodział, wiecie jak to jest na warsztacie, wszystko leży nie tam, gdzie powinno. Gwint jest bardzo długi, dlatego że po prostu taki krzyżyk miałem. Niespecjalnie mi to przeszkadzało. Podkładeczka. No i sama tarcza. Sama tarcza była przystosowana pod wpust. Ja nie chciałem frezować pod wpust, bo byłem leniwy, więc zamiast tego na wiertarce kolumnowej zrobiłem sobie otworek i wsadziłem czpień, który jak widzicie słabo się trzymał, ale wystarczający był, żeby zablokować przez potencjalnym obrotem. Oczywiście pasowanie samej piłki, samej tarczy na czpieniu było bardzo ciasne, plus czpień był trochę za krótki, żeby być pewnym, że nasz krzyżyk z podkładką dociska tarczkę, a nie tylko jest na nią oparty. No i możemy przejść do obróbki. Oczywiście każda obróbka na tokarce dla mnie zaczyna się od planowania i po planowaniu przetaczam sobie średnicę zewnętrzną. I tutaj szybki disclaimer. Po pierwsze, robię to w mosiądzu na potrzeby nagrania. W oryginale było to w aluminium, ale aluminium frezowanie HSS-em mogłoby być mu bez chłodziwa trochę ciepławo. Plus przetaczam trochę za daleko, dlatego że była wykonywana kolejna sztuka później z tego i wolałem to przetoczyć od razu. Dlatego też to toczenie jest minimalnie dłuższe, a przy okazji toczenie mosiądzu to przecież samo złoto. Tak ładnie wygląda, tak ładnie się kruszy. Dobór parametrów dowolny daje super efekty. No kto nie lubi pracować w mosiądzu, nie? Przecież wszyscy uwielbiają. Ok, przygotujemy sobie otworek centralny. Tutaj wiertełko zostało ustawione na czujnik zegarowy, ale w obu osiach i dokładnie na średnicy wiertła, nie na oprawce. Bo chciałem być pewny, że ten otwór wyjdzie dokładnie, no bo on musi w miarę ciasno obsadzać się na naszym wałku. Tutaj było około 2-3 setek w plus, czyli akceptowalne, żeby na tym wałku się obsadzić. I jesteśmy gotowi do frezowania. Jeżeli chodzi o frezowanie, program oczywiście napisany z palca, więc dojazdy na bok, na bok, na bok i teraz dojazd z korekcją i frezowanie. Przez to, że był pisany z palca, to niespecjalnie szukałem tego punktu, kiedy rozpocznie się sama operacja, więc też dobieg do materiału jest troszeczkę zawyżony, jak widzicie, ale no, pisząc palucha to jest normalne. I wszystko było napisane w ładnej pętli, dzięki czemu napisałem jedno przejście i wszystko było wywołane wielokrotnie, więc mamy dojazd z korekcją, obróbkę do Z-22, bo 20 to grubość koła, chciałem przekroczyć kawałek dalej, odjazd z wyłączeniem korekcji po Y, powrót, obrócenie osi H, czyli przyrostowej osi C, o kąt 1,27, jeżeli dobrze pamiętam, 13,3333. Policzyłem to po prostu przez 360 łamane na liczbę zębów, żeby nie wpisywać tego ręcznie, niech maszyna to policzy za mnie i w ten sposób sobie wykonywał poszczególne zęby. Ja tutaj po drodze poprzerzucałem kilka razy kamerkę, żebyście mogli zobaczyć z różnych ujęć, jaki jest to efekt. No cóż, nic specjalnego. Czpień jest specjalnie taki króciutki, po to, żebyśmy mieli pewność, że zachowam pełną sztywność. Dzisiaj przez pryzmat czasu wolałbym go zrobić troszeczkę dłuższego, żeby moja oprawka napędzana mijała szczęki, a właściwie pierwszy stopień na szczękach. Zrobiłem go takiego trochę bezmyślnie, bo po prostu założyłem, że będzie dość miejsca. Warto planować takie rzeczy wcześniej, ewentualnie mieć po prostu kilka czpieni na różne wysięgi, no i wtedy problem znika. I teraz też widzicie, dlaczego musiałem zrobić to podtoczenie na czpieniu za częścią chwytową. Dlatego, że moja oprawka ma tulejkę ER schowaną w siebie i wystającą lekko nakrętkę. To jest rozwiązanie Benca, has je dołącza do maszyn. Ja nie przepadam za tym rozwiązaniem, bo wysięg narzędzia skuteczny jest wtedy dłuższy,
Znaczy faktycznie wysięg narzędzia jest dłuższy niż skuteczny, co negatywnie wpływa na jego sztywność, no a tutaj wymagało ode mnie dodatkowego przetoczenia czpienia, żeby się zmieścić właśnie w tej nakrętce nad tulejką. Natomiast w dalszym ciągu, no powiedzmy, że dało się to zmieścić, trzeba było tylko troszeczkę inaczej popatrzeć na wysięg narzędzia i być pewnym, że się wszystko pomieści. O, teraz ładnie widzicie producenta oprawek. Tak jak mówię, to jest oprawka standardowo dołączana do Haasa. Zdecydowanie nie lubię, wolę Gerardi, chociażby z powodu tego, że tutaj ta tulejka ER jest po prostu cofnięta i to jest dla mnie duża, duża wada tych oprawek. Natomiast darowanemu koniowi nie zagląda się w zęby. Działa całkiem ładnie, cichutko, przyjemnie. Oczywiście wcześniej dotarłem zgodnie z procedurą Gerardi, bo do Benza nie znalazłem procedury. Pamiętajcie o tym, żeby poprawnie docierać oprawki. Zawsze w instrukcji, jak kupujecie oprawkę, informacja o tym, jak ją dotrzeć, jakie są warunki jej użytkowania, jest. Natomiast bardzo często jest przez ludzi pomijana i niestety nie wykonywana poprawnie tak, jak no, byśmy chcieli. Do przecinaka dałem Wam inny look, typowy look, jak detal widzi operatora CNC, czyli facet przylepiony do szyby, patrzący trochę niepewnie. Mamy faskę z obu stron, na rysunku było 45 stopni. Dziwne, ale cóż, taką zrobiłem. No i oczywiście odcięcie. Dzięki temu, że jest to mosiądz, mogłem to zrobić na sucho i się specjalnie nie przejmować chudziwem. Wiercenie było dokładnie na długość przecinaka, dlatego po odcięciu stożek wiertła został usunięty, ale jednocześnie wałek jest gładki, więc nie muszę się martwić, że kolejne wiertło brzydko się scentruje. No i mamy dwa koła aluminiowe, te, które naprawdę miałem wykonać. No i jedno koło mosiężne na razie, które jest wykonane jako ekstra, wykona się drugie. No i będziemy mieli dwa kompleciki. Wypadałoby jeszcze splanować raz, ale to można zetrzeć na papierze ściernym. Będzie ok. Dzięki ślicznie na poświęcony czas. Mam nadzieję, że materiał Wam się podobał. Nauczyliście się dzisiaj z niego czegoś nowego. Oczywiście dało się to zrobić lepiej, jak zawsze. Mogłem użyć freza monolitycznego, mogłem użyć freza z węglika, mogłem to zrobić na frezarce, która przybrałaby dużo większe parametry. Średnica tego narzędzia mogła być mniejsza, żeby mieć większe VC, znaczy mniejsze VC przy tych samych obrotach, więc wtedy mógłbym podnieść obroty, żeby zwiększyć posuw, a tak to miałem tylko 400 obrotów, 200 posuwów, bo miałem tam 40 coś metrów i 500 na ząb. Ale wyszło. Wyszło, działa. Efekt warsztatowy zawsze jest taki, że nieważne jak, ważne, że jest dobrze. I nieważne jak szybko, ważne, że jest dobrze. A tutaj mam nadzieję, że będzie dobrze. Zgodnie z rysunkiem jest. Nie mam jak sprawdzić, bo nie mam sprawdzianu dotyku. Natomiast docykałem się dokładnie do punktu styku i jestem prawie pewien, że jestem w domu. No, jak nie, trudno, wykona się jeszcze raz. Program został na maszynie, zakładałem materiał, narzędzia nawet nie zdjęte. I lecimy jeszcze raz z obróbką. Jeżeli materiał Wam się podobał, jak zawsze, zapraszam oczywiście do lajkowania, subskrybowania, czy dzielenia się linkiem ze znajomym. Jeżeli coś było nie tak, malujcie to ale w komentarzu. I mam nadzieję, że do zobaczenia w kolejnym odcinku CNC Krok po Kroku już za tydzień.